Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wy słuchacie podcastu Architektura Powinna. I dzisiaj zaczniemy sobie troszkę po magistersku. Tak typowo, jakbyśmy siadali, wiecie, do pracy dyplomowej, może do jakiegoś artykułu, kto to tam wie. Bo zaczniemy sobie od definicji pojęć. Ale tylko troszkę, nie będę tutaj zanudzać za bardzo. Bo jak już wiemy z kilku temu ostatnich odcinków, szczególnie z odcinka z Janem Mencwelem, czasem używamy pewnych pojęć, pewnych słów, których definicja sobie ewoluuje, albo gdzieś się rozmywa, albo tak naprawdę nie wiemy, co oznacza i powtarzamy te dane sformułowania po kimś i tak lecimy strumieniem. Z kolei te zbyt często powtarzane słowa mogą utracić na znaczeniu. Pewnie pamiętacie, jest coś takiego, że jeśli dane słowo będziemy w kółko powtarzać ileś tam razy, to definicja w ogóle utraci chwilowo, jedynie chwilowo, ale utraci na znaczeniu. A jako, że dzisiaj mam dla Was odcinek o własności, to możemy sobie zrobić być może takie doświadczenie. Tytuł odcinka już mówi, że własność jest najsilniejszym narzędziem kontroli. Więc co, jakbyśmy na kilka sekund to najsilniejsze narzędzie kontroli spróbowali umniejszyć jego moc i sprawić, żeby utraciło jakiekolwiek znaczenie. I to pewnie jest najdziwniejszy wstęp do jakiegokolwiek odcinka, ale wydaje mi się, że na chwilę ona utraciła swoją potężną moc. I to, co właśnie się stało, tego, co właśnie doświadczyliśmy, to ma nazwę, to ma swoją nazwę, to jest naukowo potwierdzone, ma nazwę, której w życiu pewnie nie zapamiętam, to jest satiacja semantyczna. I to jest właśnie to zjawisko, czyli taka ta krótkotrwała utrata znaczenia danego słowa albo wyrażenia po wielokrotnym jego powtórzeniu. To pomaga podobno na przykład w pokonywaniu różnych fobii, albo pomaga przy stresie podczas przemowy lub prezentacji, być może przy podcaście, no kto wie, ja się czuję tak czasem trochę spięta, czasem wyluzowana, a teraz jest chyba spoko, więc może zadziałało. Satiacja semantyczna, moi drodzy, no nie zapamiętam, nie ma szans, ale idziemy dalej. Chociaż może tak naprawdę tutaj by się przydało jakieś inne słowo, które powinno utracić na znaczeniu. Patodeweloperka. No chyba od początku nie ma znaczenia. Dzisiejszą rozmowę rozpoczynamy tematem przestrzeni publicznej, bardzo ogólnie. I na przykład jakby to słowo rozłożyć na czynniki pierwsze, to oczywiście szybko przeszlibyśmy do łacińskiego populus albo publicus i ten termin będzie odnosił się do zbiorowości ludzkiej, do zbiorowości, która ma pewne wspólne interesy w danej przestrzeni. Więcej o tę przestrzeń będę zaraz dopytywać mojego gościa, Artura Filipa, a właściwie doktora Artura Jerzego Filipa, architekta i urbanistę, badacza miejskiego, specjalistę w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Artur jest również autorem książki Wielkie plany w rękach obywateli. Jest również adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. I właśnie o definicji przestrzeni publicznej sobie porozmawiamy, jak ją sobie zdefiniować, co jest tym gwarantem oraz jakimi cechami powinna się wyróżniać. Artur zaraz te cechy nam powymienia. Ja pytam również o to, co wpływa na przestrzeń publiczną i w naszej rozmowie pojawiają się różne przykłady, ponieważ to teoretyzowanie opieramy na miejscach, od tych warszawskich do nowojorskich. Omawiamy dobro wspólne, poczucie sprawczości czy prawo do miasta. Będzie o wykluczeniu i inkluzywności, o mieszkańcach miast, tych ludzkich i nieludzkich. Jest o haśle, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje. Jednak tym elementem spójnym całej rozmowy, tym elementem, który co jakiś czas, nieważne od wątku, będzie nam wychodził na powierzchnię, to będzie właśnie własność. W rozmowie zahaczamy o temat uwłaszczeń Bieruta
i pewnie wiecie, o co chodzi, ale tak gwoli wyjaśnienia. Będzie tutaj się rozchodzić o dekret Bieruta z 1945 roku. Był to dokument, na podstawie którego grunty warszawskie przeszły na własność miasta w celu takiej łatwiejszej, sprawniejszej odbudowy stolicy po zniszczeniach wojennych. Problem w tym, że zmiana własności miała dotyczyć jedynie gruntów, ale w praktyce dotyczyła również nieruchomości. Artur opowiada o tym, że ten zabieg umożliwił teoretycznie wprowadzenie wielkich idei urbanistycznych, ponieważ to musi być własność publiczna, a nie prywatna, żeby na taką dużą skalę wprowadzać te wielkie idee. Przy tej okazji pojawia się również nazwa ugrupowania organizacji SIAM. To jest francuska organizacja utworzona w 1928 roku. I ona organizowała międzynarodowe kongresy architektury nowoczesnej. W skład tej organizacji, tych spotkań wchodzili najwięksi architekci, artyści tych czasów. Aalto, Corbusier, Gropius, ale też malarze, rzeźbiarze, artyści. I tak sobie debatowano na temat miast, na temat tego, jak się powinno budować, jakie warunki ludziom zapewniać i generalnie tworzono wizję miast idealnych. Z ich perspektywy te wojenne warszawskie zniszczenia, zburzenia były raczej szansą rozwoju i szansą na wprowadzenie tych nowoczesnych, nowych rozwiązań miejskich. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na rozmowę z Arturem Filipem. Cześć Arturze, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że już wyzdrowiałeś i wszystko jest okej. Tak, dziękuję za zaproszenie. Jakby w takich covidowych czasach, kiedy w ogóle średnio można wyjść w tą mityczną, idealistyczną przestrzeń publiczną i tak się siedzi na tyłku w domu, to może przynajmniej o niej pogadamy. Otóż to, powspominamy sobie, jak to w niej jest, co tam się w niej działo i tak dalej. Moje pierwsze pytanie w ogóle jest takie, że jak ja Ci napisałam, że chciałabym bardzo z Tobą porozmawiać o przestrzeni publicznej, to co sobie pomyślałeś? No, pomyślałem sobie, że no ładnie, jest COVID, to będziemy gadać o tym, jak COVID zmienia przestrzeń publiczną, bo to pytanie słyszę na okrągło od roku i go nie lubię. Nie, ale znaczy ja też go nie lubię w kontekście COVID-a, bo myślę, że sporo osób próbuje to rozkminiać, ale chyba zazwyczaj konkluzja jest taka, że on nic nie zmieni. To znaczy ja mam taką, znaczy jeśli, ja nie wiem oczywiście, ale moja intuicja podpowiada mi, że teraz rzucenie wszystkich sił na front takich badawczych i twórczych, na front tego, jak będzie wyglądała przestrzeń, świat po COVID-zie, trochę... Znaczy ja tego nie czuję do tego chemii, nie mam mięty do tego, po prostu mam wrażenie, że to minie, że się poszczepimy, wszystko wróci do normy i ta przestrzeń będzie taka sama jak była, że to nie jest to wyzwanie, nie? Że to nie jest to kluczowa rzecz, o której powinniśmy dyskutować, chociaż oczywiście jest ten wątek bardzo ciekawy z tego, jak takie przestrzenie funkcjonują okresowo, tymczasowo, w czasach kryzysu i to jest super ciekawe, nie, bo te kryzysy będą przychodzić, one będą różne. Jakby, a w urbanistyce te wszystkie kwestie związane z odpornością na kryzysy, te resilient cities, nie? To jakby to, tylko że to jest tak z tymi ryzykami, że nigdy nie wiemy. To tak przychodzi najpierw fala i nam zalewa miasto, powodziowa fala, i wtedy mówimy, musimy być odporni, tylko że druga fala już nie jest powodziowa, tylko wirusowa. No to się szykujemy na to, a trzecia będzie jeszcze nie wiadomo jaka. Ale faktycznie w tym kontekście to, że nie tylko przestrzenie publiczne, ale też ogromna ilość kubatur architektonicznych, nie, w mieście przez czas covidowy stoi na przykład pusta. Nasz wydział jest pusty. Mm-hmm. To jest w ogóle niesamowite, nie, że mamy budynek, który jest grzany, ma ogromną kubaturę, ma pokoje, ma wszystko, ma całą infrastrukturę. Można byłoby tam nie mieszkać, pracować i on stoi pusty. I takich budynków jest pełno. Ale one będą funkcjonowały po roku, po dwóch latach, nie? Ale to jest ciekawe. Przychodzą takie okresy i można byłoby też wykorzystać jakoś ten czas. Więc te przestrzenie publiczne oczywiście tymczasowo też nagle się zrobiły inne. I był ten moment taki w ogóle na samym początku przy tej pierwszej fali, bo to się już później nie powtórzyło, kiedy były naprawdę kompletnie, totalnie puste, nie? I to było dojmujące wrażenie. Ale, no, ale to przewaliło się i będzie pewnie jak dawniej.
To jest ciekawe, co mówisz, bo o przestrzeni publicznej być może mówi się więcej niż o samych budynkach, bo jest to uwidocznione. Jakby widzimy tą pustkę w mieście, pustkę na ulicach, która zazwyczaj była wypełniona życiem miejskim. Natomiast no, budynki raczej zawsze były zamknięte i my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile tych biurowców, czy nawet wydziałów, to jest właśnie ciekawe, czy szkół niektórych, czy budynków po prostu stoi w tym momencie pustych. Wpychamy tam energię i pieniądze, żeby one dalej funkcjonowały, a tam na przykład jest raptem jedna osoba na piętro całe. Mhm. No, szczególnie jak weźmiemy jeszcze pod uwagę, ile nowych biurowców na przykład się buduje. Ale my nie o budynkach rozmawiamy, tylko, tylko o przestrzeni publicznej. Czyli pierwsze, co sobie pomyślałeś, jak ci napisałam maila, to o Boże, znowu przestrzeń publiczna w kontekście COVID-u. Ileż można o tym mówić? Ale nawet ja nie myślałam, że to będzie, żeby to nie było w kontekście COVID-u, chociaż on wiadomo jest nieunikniony, jest pośród nas i będzie przychodził falami kolejnymi, więc pewnie ciężko się do tego nie odnosić, skoro na niego patrzymy na te puste przestrzenie od roku już. Ale zanim przejdziemy do przestrzeni w czasach kryzysowych i innych sytuacjach, to jestem ciekawa, czy zastanawiałeś się nad definicją przestrzeni publicznej, bo istnieje ich strasznie, strasznie dużo i chyba w takim najbardziej popularnym rozumieniu byśmy powiedzieli, że to jest wszystko, co jest na zewnątrz, jest to po prostu przestrzeń między budynkami, no ale czy to nie jest tak, że ona się gdzieś jednak kończy, że czy każda ulica jest przestrzenią publiczną, czy tylko te place, czy tylko te miejsca, gdzie się toczy jakieś życie, a już miejsca gdzieś takie puste albo jedynie transferowe, to już niekoniecznie jest przestrzeń publiczna. Jakby co w nią wchodzi? Wiesz co, no to, że jest dużo definicji przestrzeni publicznej, wynika trochę z tego, że nie do końca się zgadzamy oczywiście i że one są jakoś tam różne, ale też wynika z tego, że to są też w ogóle różne zasady, jakby logicznie różne definicje. Jedne z nich są, jakby próbują coś unormować, inne opisać, a jeszcze inne są życzeniowe, tak? Więc trochę zależy od tego, o czym rozmawiamy, będziemy używać ich różnych, ale jeśli chodzi o taką, powiedzmy, życzeniową definicję, to ja bardzo lubię i wiele lat temu się ją przyswoiłem sobie, czyli taką miękką definicję. Ona nie jest specjalnie jakby zero-jedynkowa, ale że to jest taka przestrzeń, w której obcy spotyka obcego. I ona jest jakby niezwykle pojemna właściwie i trochę uderza w to sedno, nie? Bo oczywiście z innej strony powiemy, że przestrzeń publiczna to jest taka, która też po prostu ma kilka cech. No, jest otwarta, jest dostępna, jest egalitarna, jest demokratyczna, w sensie równościowa, jest bezpieczna, bo bezpieczeństwo to też jest jeden z elementów dostępności i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast ja lubię tą definicję tego obcego spotykającego obcego, bo ona mówi o czymś, być może o takim sednie tego też, czego potrzebujemy, co jest fascynujące w przestrzeni publicznej, właśnie, że no bo przestrzeń publiczna, w której nikogo nie ma i nikogo nie spotkasz, też właściwie spełnia większość tych innych warunków, nie? Ale jak w niej nikogo nie spotykasz, to jakby nie ma tego kulturowego ładunku w sobie. Więc to spotkanie, w ogóle taka jakaś z personalistycznej filozofii, gdzieś pochodząca jakby filozofia spotkania drugiego człowieka, więc ta przestrzeń publiczna służy temu i właśnie służy spotkaniu kogoś, kogo się nie spodziewasz. To jest ciekawe, że są też te bardzo znana jest ta koncepcja tych niemiejsc, nie? Czy bo wspomniałaś o tych tranzytowych, że tranzytowe według tej definicji są jak najbardziej przestrzeniami publicznymi, bo tam na maksa obcy spotyka obcego, nie? To jest jakby już tam bardziej obcego kogoś nie może spotkać niż na lotnisku w korytarzu. Ale właściwie tak, no są takie miejsca niesamowitej energii, wymiany. Więc jakby ja bym zdecydowanie mam poczucie, że ta cecha sprawia. Oczywiście, no to wiesz, później wchodząc w detale, tak, to będziemy to rozbijać, będziemy zastanawiać nad jakimiś tam warunkami i tak dalej, ale są też, no tak klasycznie byśmy mówili, że przestrzeń publiczna to jest taka, która jest po prostu jest nasza wspólna, czyli nie wiem, jest w rękach samorządu gminy, tak już mówiąc konkretnie, jeśli mówimy o polskim mieście na przykład, a nie prywatna, a nie dziedziniec przed centrum handlowym, który jest prywatną własnością właściciela galerii, nie? Ale z drugiej strony, jak będziemy mieli taką definicję operacyjną, jak działa ta przestrzeń, to w sumie
jakie to ma znaczenie, kto ją ma, skoro ona działa. Czyli jeśli jest bezpieczna, jest dostępna, nie ma nadmiernej kontroli nad nią i tak dalej, a gdzieś tam formalnie jest cudza, ale jakby spełnia te wszystkie funkcje i do tego jeszcze ten obcy spotyka obcego i to wszystko się dzieje. Więc to na przykład ja niekoniecznie jestem takim zagorzałym ortodoksem, jeśli chodzi o tą publiczną własność. Nie? Jest bardzo dużo takich przykładów w anglosaskich krajach, na przykład tych przestrzeni takich prywatnych, funkcjonujących jako publiczne. Nie? Masz jakąś inwestycję, chcesz wybudować wyżej, to zwalniasz kawałek placu przed budynkiem i spełniasz jakieś warunki tego, jaka ona ma być. I ona formalnie jest prywatna, ale z perspektywy użytkownika przestrzeni nie ma to żadnego znaczenia. Chociaż może mieć znaczenie w sytuacjach kryzysowych. To jest też fajne, bo wracamy w ogóle do punktu wyjścia. W tych sytuacjach szczególnych, tak? Nagle zagrożenie zarażaniem się i nagle się okazuje, że właściciel tej działki mówi: no dobra, dobra, normalnie to tak, ale teraz jest wirus, to teraz to ja sobie wygrodzę na ten rok, bo ja nie chcę, żeby ktoś mnie zakaził. Nie? Na przykład, to jest możliwe wtedy, bo jest sytuacja szczególna i ona będzie obnażała. Oto w ogóle w tym sensie rozmowa o COVID-zie może być ciekawa, co taka sytuacja COVID-owa obnaża właśnie, nie? Co, albo co może obnażyć. Ale to znaczy, że wtedy ta właściwość bezpieczeństwa, ale no nie takiego fizycznego, tylko raczej zapewnienia dostępności na przyszłość jest tutaj zaburzona, jeśli właściciel przestrzeni publicznej jest prywatny. Bo to jest trochę taki sporny faktycznie temat, bo jedną, nie wiem, na przykład w Warszawie, jedną z najbardziej docenianych przestrzeni publicznych jest tam przy Rondzie Daszyńskiego. Plac Europejski. Plac Europejski. Tak. Plac Europejski i to jest, i tutaj jest właściciel prywatny. Jest prywatny właściciel z perspektywy projektowej, też zwykle raczej tam narzekamy trochę na ten układ, design i tak dalej, ale faktycznie badania takie po prostu użytkowników tej przestrzeni są diametralnie różne. Się okazuje, że mieszkańcy Woli faktycznie tam chodzą, są tam różne grupy wiekowe, lubią tą przestrzeń, dobrze się w niej czują i tak dalej. Nie? Jak my tak z profesjonalnych pozycji jesteśmy bardziej krytyczni niż ten po prostu użytkownik, któremu no właśnie, który w to tak nie wnika, no ale też my po to jesteśmy profesjonalistami, żeby widzieć więcej w danej dziedzinie, ale to jest pełne paradoksów, nie? Jakby ja też, jeśli chodzi o te prywatne własności, dla mnie niezwykłym przykładem jest tak, mieliśmy ten cały ruch, ten Occupy Movement, nie? Co to jest? Z 10 lat temu. No, jak mieliśmy protesty po 2008 roku, po kryzysie giełdowym. I no, jeden z tych takich najbardziej symbolicznych pewnie to był ten Occupy Movement przy Wall Street, jakby z uwagi na giełdę na Wall Street. Ale on nie był na Wall Street, bo Wall Street jest jakby wąską uliczką, która jest nie bardzo zdatna do tego, żeby ją okupować. I został okupowany pobliski Zuccotti Park. A Zuccotti Park jest właściwie prywatną przestrzenią, właśnie w tym modelu manhattańskiego przestrzeni prywatnej, która jest udostępniona publicznie z uwagi na jakiś tam rodzaj takiego dealu, nie, że możesz wybudować tutaj za to, że oddasz to. Czyli cały ten najbardziej symboliczny manhattański przy Wall Street Occupy Movement był właśnie na prywatnym terenie. I faktycznie nie prywatny właściciel wywalał koniec końców tych ludzi stamtąd, tylko jednak Bloomberg i administracja publiczna pod pozorem tam sprzątania i tak dalej. Nie? Czyli właściwie można powiedzieć, że to się nawet sprawdziło w takiej dramatycznej sytuacji. Ale to, co powiedziałaś o tym ryzyku, że nie ma tej gwarancji na przyszłość, to jest faktycznie ważne. Nie? I to jest też w ogóle ten wątek własności w to wchodzi. I to też nie tylko w ogóle przy przestrzeniach publicznych, w ogóle w przestrzeni miejskiej. Że własność jest najsilniejszym narzędziem kontroli. Dopóki masz własność, to masz kontrolę. Jak się pozbywasz tej własności, och, to już te wszystkie plany, które tam sobie możesz uchwalać, to już one są, wiesz, najczęściej niewiele mogą, nie? Plus nawet jeśli mamy pewne studium zagospodarowań, plany miejscowe, to jednak te sytuacje kryzysowe, nagle się okazuje, że my możemy sobie planować, podpisywać wszystkie dokumenty, robić konsultacje społeczne, ale wchodzą ustawy, rozporządzenia kryzysowe, różne tam lex rozporządzenia i nagle się okazuje, że no ta jakaś taka metodologia i wszystkie narzędzia, które były wypracowywane przez lata, nie mają nic do gadania. Tak, czyli właśnie własność. Nie? Dopóki to jest twoje, to masz dużo, więc w tym sensie, gdzieś tam znowu wracając do punktu wyjścia, wydawałoby się, że ta własność publiczna, że to jest autentycznie wspólne, nie na zasadzie jakiejś tam aneksu do umowy, nie? Tylko że jest to po prostu autentycznie
wspólne, dopóki ta władza jest w miarę poukładana, demokratyczna, nie? No to jest to jakoś nasze. No bo ta władza też może być taka, że zrobi co chce. I też mamy te case'y takie, no już nie powiem o tym, jak mamy w ogóle ten przykład bardzo ciekawy, tej próby wyjęcia kawałka Warszawy spod gestii samorządu, tak? Mowa o placu Piłsudskiego, co na przykład dla mnie osobiście jest jakimś takim zamachem na fundament samorządności miasta. Nie można powiedzieć, że w waszym mieście jest coś, co jest ważniejsze niż wy i dlatego my wam to zabierzemy. No nie, no to jest w tym mieście, jest nasze, więc to był jakiś taki zamach na taki fundament samorządności, gdzie właśnie jedna władza publiczna zabiera drugiej władzy publicznej, bo to jest ciągle władza publiczna, tylko inna. Mhm. Ta przestrzeń publiczna też, już wspomniałeś te słowa jakby jako wspólna własność mieszkańców czy dobro wspólne, to jest mocno połączone. Tak się zastanawiam, na ile to poczucie, że to jest współdzielone, tak naprawdę funkcjonuje. Na przykładzie placów warszawskich, czy ty z perspektywy mieszkańca możesz, nie wiem, poczuwasz się, że ta przestrzeń jest naprawdę po części jakby twoja? Czy ty się czujesz takim, wiesz, współwłaścicielem tej przestrzeni? Czy czujesz się współodpowiedzialnie? Mam takie poczucie, że w ogóle tak jak z naszym wyobrażeniem o wolności, tak jak, bo tutaj taki kontekst takiego prawa do miasta, nie, takiego poczucia, że miasto jest moje, do takiej własności za coś wspólnego, czy tak samo jak do wolności, to każdy z nas ma gdzie indziej trochę tą poprzeczkę. Nie? Niektórym po prostu wystarczy, że mogą tam pójść i powiedzą, nie, no oczywiście jest dostępne, jest publiczne, bo jest dostępne. A inni będą mieli takie poczucie, że dopóki nie mają poczucia realnego wpływu na kształtowanie tego miejsca, to nie zadowala ich sam fakt, że mogą sobie przyjść i popatrzeć, nawet jeśli jest ładnie. I to jest bardzo, jest to bardzo na pewno, wiesz, osobiste. Nie? My tutaj jakby z racji zawodowej, tak, jesteśmy bliżej tego krańca, że chcemy mieć to poczucie pewnej, mamy taką pewną odpowiedzialność i chcemy ją mieć za tą przestrzeń, więc jasne, że mnie nie zadowala to, że ktoś powie, że mogę wejść, popatrzeć, usiąść, wstać, wyjść, nie? Ale to też nie znaczy, że ja mam jakąś potrzebę na siłę kształtowania, poza tym no to poczucie, że coś jest wspólne. Trochę jest chyba, ważne jest dla mnie takie generalne poczucie, że gdybym chciał, to bym mógł. Na szczęście nie mam potrzeby na siłę stosować tego swojego prawa do miasta i go weryfikować, ale gdy przychodzi taki moment weryfikacji i się okazuje, że jednak to było naiwne, że tak myślałem, bo to nie działa, to wtedy mogę się wkurzyć, nie? Mm. Czyli tak generalnie wiem, żebym mógł, ale nie mam tej potrzeby, żeby to na siłę egzekwować, ale jest taka sytuacja, kiedy widzę, o, tu by się przydało, próbuję i się okazuje, to nie jest takie proste, nie? Jesteś nikim w tej samej sytuacji. No i to wtedy powoduje, rośnie, działa na ambicje, tak? I możesz chcieć wtedy faktycznie pokazać, że jednak zaraz, powinnam mieć tą możliwość włączenia się w ten proces. No bo to oczywiście zawsze jest proces i w tym procesie jest więcej partycypariuszy, tak? No, osób, tak. Instytucji, przeróżnej maści, podmiotów, ale przynajmniej włączyć się w ten proces na jakichś takich warunkach, których byś czuła, że jesteś tam podmiotowa. Ale wiesz co, no pytanie też, czy było tak, powiedziałem o tym, że to zależy od osoby, bo być może większość osób nie musi mieć tego poczucia, nie? Tak, ale z drugiej strony to może być takie podświadome. A z trzeciej strony my też sobie rozmawiamy z perspektywy gdzieś tam młodych, sprawnych osób, które odnajdą się w większości przestrzeni, a tak z perspektywy młodych rodziców, albo starszych osób, albo dzieci, albo osób jakby uczestników tej miasta, z tej perspektywy takiej mocno ograniczonej, nagle przestrzeń publiczna jest kompletnie dostępna na innym poziomie. No to w tym sensie dla mnie właśnie nie mam tej potrzeby na siłę egzekwować swojego prawa, ale tak poznawczo, badawczo, zawodowo będzie mnie bardziej interesowało obserwowanie tego i ewentualnie
wiesz, wykonywanie jakichś ruchów na rzecz tych, którzy by chcieli, a ich zabrakło. Nie? Bo czasem jest taki, to są takie momenty w jakiś, gdzieś w tej przestrzeni miejskiej, że się wydaje, że są jacyś mieszkańcy, są jacyś ludzie, są jacyś obywatele, mają prawo, tak? Ale to trochę jest też rolą tego eksperta, który patrzy bardziej obiektywnie, żeby powiedzieć, no dobra, no to też jest, już widzisz w tym bańkę, nie? I wiesz, że coś poza tą bańką też jeszcze powinno być. Możesz jakoś uwrażliwić kogoś albo wpłynąć na ten proces, żeby było coś jeszcze wzięte pod uwagę. No i czyli dążysz do jakiegoś ideału, do którego oczywiście nigdy nie osiągniemy, tak? Ale to też wydaje mi się może bardziej naszą rolą. Dostrzeganie. No dostrzeganie, występowanie w... Nie chcę powiedzieć, że w obronie słabszych, to nie, trochę nie o to chodzi, żeby jakby... Bo chodzi o to, żeby każdy był podmiotowy w tym procesie kształtowania miasta. No ale czasem też trzeba pokazać, że ktoś jeszcze istnieje. Tak, stworzyć tak. Warunki, tak, żeby ktoś mógł się odnaleźć. W jednym z ostatnich tych magazynów Pismo, nie wiem czy czytujesz czasem, był artykuł o gender mainstreaming na przykład, na przykładzie Wiednia. I tam chodziło o tam włączanie zasad równości szans i kobiet i mężczyzn w różne dziedziny życia. Więc między innymi w architekturze, w przestrzeń publiczną i tak dalej. Tam padło takie zdanie, że w sumie to większość miast europejskich projektowali urbaniści, mężczyźni z myślą o im podobnych. Oczywiście te miasta teraz się wciąż tam przekształcają, ale w latach 90. w Wiedniu na przykład były prowadzone takie badania, ankieta w sumie, która pokazała, że na przykład 2/3 przejazdów samochodem odbywali mężczyźni, natomiast 2/3 tras na piechotę pokonywały kobiety. Analizowali też różne parki w Wiedniu i okazało się, że okej, jest bardzo dużo boisk do koszykówki czy boisk tam sportowych do tej piłki nożnej, ale no, może już do siatkówki czy badmintona mniej, czy może ławek wokół tych boisk do koszykówki czy piłki nożnej też już nie za dużo, więc to były takie później wydaje się drobne zmiany na zasadzie tutaj doświetlenie ulic, tutaj dołożenie jakiejś małej architektury i tak dalej, ale które no, pozwoliły naprawdę widzieć cały zbiór przeróżnych użytkowników miasta, a nie tylko właśnie projektantów, którzy projektują pod siebie niejako. A to czasem łatwo można wpaść chyba w taką bańkę ze strony projektanta. Tak, i o ile jeszcze może taką banalną rzeczą było powiedzieć, że projektujemy podświadomie dla siebie, bo powiedzmy, że nie, no na pewnym poziomie profesjonalizmu widzimy więcej, ale właśnie nadal bardzo często nie widzimy wszystkiego, nam się już wydaje, że widzimy wszystko, więc nawet bardzo możemy altruistycznie projektować dla innych, ale to są ci inni, o których akurat pomyślimy, nie? Więc wprowadzenie tych wątków w dyskusji, kiedy się mówi o dostępności, że dostępność to osoby o ograniczeniach ruchowych, jakieś niepełnosprawni, czy tam generalnie to jest jedno, ale oczywiście to będzie też ten bardzo silny genderowy wątek i w ogóle jakby feminizm na różne sposoby wydaje mi się, że w planowanie, w urbanistykę, w ogóle w architekturę wchodził wielokrotnie. Na tyle, na ile mnie interesował ten wątek, to faktycznie on jest taki trochę niejednoznaczny, nie? Bo to nie jest takie proste, że nagle kobiety są jakimś odrębnym bytem i nagle trzeba zupełnie wszystko robić inaczej, bo kobiety, ale czasem samo nawet takie po prostu podejście poznawcze, pokazanie palcem na coś już może być jakimś ulepszeniem tego myślenia o projektowaniu. Więc warto to robić. Nie? To są grupy seniorów, grupy dzieci. Mówimy też o nieludzkich aktorach, o użytkownikach przestrzeni miejskiej, o zwierzętach, nie? Więc gdzieś tam nam się ten horyzont poszerza. To może się też tak wydawać dla kogoś, kto jest jakby 3 kroki wstecz w tym poszerzaniu horyzontu, to się będzie wydawało, znaczy generalnie zawsze pewnie jakby już spojrzysz na kogoś, kto jest te 2 kroki do przodu, to będziesz myślał sobie, o, przesadza, nie? Przesadza, bo w ogóle to, że niepełnosprawni to rozumiem, ale tam jakieś coś tam, nie? Ale później ta osoba, która jest dalej znowu, a teraz się okazuje, że zwierzęta też mają być tak na równi traktowane, no ale się okazuje, że to też ma pewną głębię, nie? Bo jeśli miasto jest pewnym ekosystemem bardzo złożonym, to te zwierzęta też są elementem tego ekosystemu nieraz bardzo ważnym, no i też ta nasza wrażliwość się
bardzo, bardzo poszerza przez to i to dobrze, nie? Ale można się też pewnie zatracić w tym poszerzaniu, nie? Gdzie jest granica, ale nie wiem, jakiegoś tego zagrożenia osobiście specjalnie nie widzę, to jest jakby dobre zjawisko. Widzenie tego, że są, to też tu może też takie historyczne momenty, nie? Nagle na przykład w przestrzeni publicznej w Warszawie w ostatnich kilku latach, jeszcze zanim COVID nam szedł na głowę, to przed COVID-em taką chyba najbardziej znamienną nowością było to, że pojawiło się bardzo dużo osób z Ukrainy. Niesamowicie wpływające na przestrzeń publiczną, bo niektóre instytucje w Warszawie na przykład już są dwujęzyczne. W ciągu ostatnich kilku lat się takie stały. Nie mamy jeszcze specjalnie informacji na mieście dwujęzycznych, może to jeszcze nie jest ta skala, ale wiesz, to jest coś, co bardzo zmienia przestrzeń publiczną, nie? I jakby może być powodem też konfliktu, bo wiele osób może mieć problem z tym. Co to znaczy, że nagle miały być co, napisy po ukraińsku w moim polskim mieście, a z drugiej strony nagle tych Ukraińców jest tu bardzo dużo i zaczynamy w ogóle ich znać, mieć ich wokół siebie, lubić ich, może się z nimi przyjaźnić, wiązać się z nimi i tak dalej, mieszać się z nimi. No i się okaże, więc jakby no to chyba przed COVID-em w ostatnich latach to było coś, co bardzo zmieniło warszawską przestrzeń publiczną, czy mogłoby zmieniać, ale na pewno było widoczne w niej jako coś nowego. To jest ciekawy wątek ten, który jeszcze przed sprawą imigrancką poruszyłeś o tych nieludzkich mieszkańcach miasta. Brzmi jakbyś widział wykład Springera wczoraj. Nie, widziałem. W Polinie. O kurczę, miał dobry wykład o mieście nieludzkim i faktycznie mówił o mieszkańcach miasta, uwzględniając i zieleń, i zwierzęta. I właśnie to pytanie, które powiedziałeś, pewnie gdzieś tutaj się znajdzie ta granica. Springer wrzucił zdjęcie słodkich kotków czy różnych innych bardziej dzikich mieszkańców miasta, zwierząt. No ale też wrzucił zdjęcie w pewnym momencie, wiesz, gołębi, karaluchów i szczurów. Bo dlaczego mamy tutaj znowu jakiś automatyczny podział się dzieje, skoro mówimy o inkluzywności, no to prawdopodobnie dla wszystkich. Dlaczego właśnie dorodne dęby jakoś mają mieć większą wartość, bardziej chronione, a w ogóle samosiejki traktujemy właśnie jak te karaluchy czy szczury. Bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, więc nie tylko ten właśnie gender mainstreaming, ale w ogóle wszystkie jakiekolwiek żywe stworzenia mainstreaming. Znaczy wiesz, no to pewnie zaraz wrócimy trochę na ziemię, ale jak mamy tak już do ekstremum popłynąć, no to powiedzmy sobie w ogóle jasno, że my jesteśmy bardzo antropocentryczni, bo tacy po prostu jesteśmy i jak się martwimy o to, że nie wiem, przyjdzie jakaś choroba, wojna i świat się skończy, tak, co to znaczy, że się skończy? Nic się nie skończy, no my się skończymy, ale na przykład wiesz, jakieś tragedie, kataklizmy, właśnie te karaluchy czy szczury, o których mówisz, fenomenalnie sobie dadzą radę. Dla nich to jest ten moment, kiedy one zdominują tą planetę, nie? Jakby przeżyją renesans swojego gatunku. Więc też dobrze widzieć tu perspektywę. Oczywiście zaraz to okay, już wracamy do domu, nie? Do naszego myślenia, ale gdzieś to jest wokół nas, nie? Że myślimy bardzo właśnie homocentrycznie. I pewnie dobrze, że tak myślimy, bo dzięki temu w ogóle przeżywamy, nie? I się rozwijamy jako gatunek, jako ludzie. A z drugiej strony może też fajnie byłoby czasem wyjść poza to, też dla naszego własnego dobra. Nie? Wracając do przestrzeni publicznej, znaczy cały czas w niej w sumie jesteśmy z tymi wszystkimi mieszkańcami, ale bardzo ważnym tematem, który określi nam charakter danej przestrzeni publicznej, jest funkcja, która tam się może znaleźć. I tutaj można by zastanowić się, na ile funkcja danej przestrzeni publicznej powinna być określona, a na ile niedookreślona i oddana gdzieś tam przyszłości, na ile to powinien być zdefiniowany temat danego miejsca, a na ile pozostawione do określenia jakoś później, na ile to powinna być monofunkcja, a na ile gdzieś tam, wiesz, zróżnicowana funkcjonalnie ulica. To jest pewne uproszczenie będzie z mojej strony, ale generalnie, co jest ciekawe, mam wrażenie, że tak ta rozmowa o tym, czy
poczucie, jak powinno być, to są dwa różne światy. Z jednej strony jest taki świat, może pewnie taki bardziej intelektualny, prezentowany przez ludzi, którzy się po prostu zajmują tym tematem zawodowo, teoretycznie. I tutaj jest jasne, że przestrzeń publiczna powinna być pewnym takim pojemnikiem na to, co się dzieje. Ona nie powinna tego determinować, powinna być otwarta, no bo gdzieś w tym tkwi ta jej właśnie otwartość i demokratyczność i tak dalej. A z drugiej strony praktyka jest zupełnie przeciwna i też oczekiwanie tego przeciętnego użytkownika przestrzeni, takie może nieuświadomione głębi, dlatego takie są potoczne, są właśnie takie, że jak się zostawia za dużo niezaprojektowanej przestrzeni, to już niedobrze, bo jest takie oczekiwanie, że tu powinny być, co bardzo widać, jak się gdzieś otworzy proces projektowy jakoś partycypacyjnie poprzez jakieś tam warsztaty czy jakieś budżety obywatelskie, i masz rozmowę z tym po prostu użytkownikiem tej przestrzeni, to upraszczam, okej, ale generalnie byś miała to spotkanie z osobą, która będzie mówiła, ale tu ma być to, tu ma być to, tu ma być to, tu ma być to. I paradoksalnie ci projektanci, tacy, którzy gdzieś tak teoretycznie funkcjonują, mają taką refleksję szerszą i głębszą, raczej będą ciągnąć w drugą stronę właśnie, że nie, to ma zostać właśnie po to, żebyście mogli przyjść i zrobić co chcecie, bo ta przestrzeń nie powinna tego definiować, nie? Ta klasyczna agora była właściwie takim nawet nie placem w naszym rozumieniu już nowożytnym, jako jakiejś takiej pustej, ale jednak zagospodarowanej przestrzeni, tylko najczęściej takim klepiskiem. W ogóle agora to jest taki nieregularny klepicho. Tam nawet nie ma ładnej posadzki zaprojektowanej we wzory, nie? Mhm. Tylko po prostu gdzieś rosną jakieś drzewa, gdzieś jest jakiś przedept, coś tam i dookoła jest ta architektura z tymi podcieniami, która służy spotkaniom, handlowi, jakimś usługom czy i tak dalej, nie? Ale że sam ten plac jest taki zupełnie taki wygon trochę. Taki, jak taki klasyczny anglosaski common, czyli takie pastwisko, taka polana wspólna. A to jest ten prawdziwy common, coś, co należy do wszystkich. I w tym sensie można by nawet powiedzieć, że to nie tak mamy typu polski problem, dylemat z przestrzeniami publicznymi, osiedlowymi. I razem się wychowaliśmy na haśle, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje i dlatego jest byle jakie i tak dalej, i tak dalej. Główne hasło w ogóle potransformacyjne. To jednak może właśnie też w tym to tak właśnie tkwi, bo ta agora i ten common to takie trochę klepicho, nie? I właśnie może ta osiedlowa przestrzeń właśnie ma być takim klepichem, że albo chłopaki, no widzisz, chłopaki powiedziałem, a dziewczyny też mogą kopać w piłkę. A dziewczyny tylko badmintona tam z boku, jak powiedziałaś, ale też już równoprawnie. Nie, no statystycznie tak by wyszło. Chłopaki by generalnie gnali za piłką, tak, tak po prostu trochę jest, ale jakaś koleżanka by się też tam włączyła. I są też takie konflikty, nie, bo ktoś akurat chce ciszy, ktoś chce się przespacerować, ktoś inny kopie piłkę, ale że to jest właśnie ta przestrzeń, która właśnie nie narzuca tych podziałów i stąd wymusza jakieś takie ad hoc negocjowanie tych zasad. Bo nie da się wszystkiego zaprojektować, no nie? Mamy jakby też te właściwości przestrzeni publicznej, które są kompletnie niematerialne, nie takie niekwantyfikowalne, nie do obliczenia. Mamy różne takie wartości po prostu społeczne, czy chociażby zjawisko synergii, że połączenie tej funkcji i tego tutaj czegoś da nam razem większą wartość niż te dwie jednostki zaprojektowane i gdzieś położone osobno. Mamy też wartość tworzenia w ogóle tożsamości danego miejsca, które też tak jest nie do końca do przewidzenia. Są takie nieuchwytne elementy, one się wytworzą w miarę funkcjonowania tego miejsca. Tak, i można powiedzieć, że w sumie w pewnym momencie zaprojektowanie tej przestrzeni nawet na trwałe też jest elementem tego procesu. Może trzeba zaprojektować po to, żeby zobaczyć, co się utraciło, po to, żeby to krytykować. Później trzeba coś zrobić po to, żeby później wyrzucić, zrobić na nowo. Że właściwie no to też jest jakiś taki szeroko rozumiany proces przekształcania, w którym są różne elementy, które też są konfliktowe, zmieniają się czasy, zmieniają się potrzeby. Gdyby dla mnie w ogóle podstawą działania w mieście, nie mojego osobistego działania, tylko w ogóle tego, że coś się dzieje w mieście, jest ten współudział, nie? Że to jest jakby jakieś dobro wspólne, ale bardzo nie lubię w
polskim kontekście takich słów jak partycypacja, bo to się od razu kojarzy z jakimiś konkretnymi kanałami, sposobami myślenia. Jak mówimy partycypacja, to już ja już widzę warsztaty i konsultacje społeczne, nie? Które są elementem, który w różnych sytuacjach warto wykorzystać, zastosować i tak dalej, ale że to chodzi o coś więcej. Czasem ten dialog o przestrzeni społecznej to nie musi oznaczać tego, że teraz dialogujemy dzisiaj na tej dyskusji, w tym miejscu, w tych ramach, nie? Tylko, że nawet to, że właśnie tak nie rozmawiamy, ale krytykujemy to, też jest elementem tego dialogu i że wszystkie chwyty dozwolone też w tym sensie, nie? Nie ma określonego forum tego dialogu. Po prostu dopóki w ogóle ta przestrzeń jeszcze jest dla kogoś ważna, ktoś się nią interesuje, to ta dyskusja na jej temat jest. I no pytanie, co właśnie ten moment takiej utraty tego, że już nawet nikomu się nawet nie chce rozmawiać na temat jakiejś przestrzeni. I może wtedy ona się jakby już przestaje być publiczna, nie? Że już po prostu... I to na przykład jest ciekawe, bo to tu mi wraca ten wątek własności. Nie? Przez taką sytuację, w której coś jest jeszcze wspólne, jest gorsze czy złe, ale jeszcze jest jakiś potencjał. W pewnym sensie to się sprzedaje. Jeszcze przez jakiś czas się to krytykuje, podważa i tak dalej, ale w pewnym momencie to się wszystko tam uprawomacnia, już wszyscy tracą impet i chęć, żeby to podważać i to jest taki moment, kiedy właśnie już straciliśmy ten kawałek przestrzeni publicznej, nie? Już po prostu jest czyjeś, ktoś tam zrobił coś, co chciał i... Znasz taki przykład z życia? Z miasta? O której dyskusja umarła? Tak. Wiesz co, no może możemy pogadać o przykładach takich, w których ta dyskusja się jeszcze toczy, ale w każdej chwili mogłaby umrzeć. Chyba, że jak rzucę tu plac konstytucji. No tak, ale to nie jest ta sytuacja, w której faktycznie już ktoś tam coś sprzedał, kupił, buduje i jakby jest pozamiatane, nie? Wiesz co, jestem, że cała kategoria myślenia o mieście jakby nieużytków. Nieużytków i coś, co na przykład w Berlinie w ogóle zostało sformalizowane tam w latach 2000, czyli myślenie o tymczasowym zagospodarowaniu jako czymś w ogóle formalnie uregulowanym. Mhm. Czyli mamy taką sytuację, że mamy przestrzenie, które są, one są nawet czyjeś, może publiczne, czasem są nawet prywatne, czasem są takie niedoregulowane, nie wiadomo czyje są, no i funkcjonuje jako takie właśnie nieużytki, niezagospodarowane i tak dalej. I może się pojawić jakaś ochota zrobienia czegoś z tym, właśnie jakaś inicjatywa, żeby tymczasowo to użytkować. I to się przez to jakby w procesie staje przestrzenią publiczną, nie? Po prostu staje się w aktywności, w działaniu przestrzenią publiczną. I faktycznie, jeśli chodzi o ten przykład berliński, wiele tych przestrzeni jednak siłą rzeczy musiało wrócić do swoich prawowitych właścicieli, którzy po prostu coś jednak jakby posprzątali i wybudowali, bo nie wiem, dekady później mieli na to pieniądze, nie? A wcześniej nie mieli kapitału i dlatego nie inwestowali. No i to byłyby takie sytuacje, że jednak to uregulowanie własności i dobra jakby był taki festyn przez 10 lat na tej przestrzeni, korzystaliście z niej, ale teraz już nie. No i to są jakieś tam rozczarowania, oczekiwania niespełnione, a z Warszawy przychodzą mi raczej do głowy te przykłady, gdzie to po prostu jeszcze się nie wydarzyło, ale jakby jest na ostrzu noża. Nie? Akurat w ten ostatni weekend brałem udział w takich warsztatach dotyczących tego liceum Hoffmanowej przy Emilii Plater, gdzie jest jakby kwestia tego, czy miasto to sprzeda. Tak? No i teraz właściwie cała nasza dyskusja w takim eksperckim gronie polegała na tym, że właściwie najbardziej kluczową rzeczą jest to, czy sprzeda, czy nie sprzeda. Bo to jest właśnie to zachowanie tej pewnej kontroli. Jak nie sprzeda, to wiesz, to dyskusja cały czas jest. To można się zastanawiać. Prywatne, nie, znaczy publiczne, jednak w ogóle przestrzeń publiczna w sensie otwarta, albo gmach, ale o jakiej funkcji, coś tam się może wydarzyć, a może jakiś rodzaj inwestycji nawet miejskiej, ale nadal pozostaje to w naszych samorządowych rękach. A jak się sprzeda, to wiesz, no to już wiadomo, że powstaną po prostu w tym miejscu dwa biurowce i już. I jest pozamiatane, nie? No i nie ma tej przestrzeni publicznej. Nie ma kontroli też. To się już toczy swoimi torami, tak? A jeszcze jest ten moment, kiedy to jeszcze można o to zawalczyć. To jest w ogóle też ciekawe, że w planowaniu, w urbanistyce, wracając do tej własności i tego właśnie, co jest własnością publiczną, stąd się przecież wziął, wiesz, uwłaszczenia Bieruta po wojnie w Warszawie, nie? Jako akt niezwykle progresywny planistycznie. I chociaż ja też się wychowałem w takim duchu, że to ta zła komuna zabrała, musi oddać. Jasne, to było z pogwałceniem wielu zasad zrobionych, więc jest oczywiste, że to trzeba uregulować, ale sam fakt tego uwłaszczenia, to mnie z fascynacją, jak czytałem kiedyś wspomnienia Syrkusowej, ona opowiadała o tym, że jak
Bierut wprowadził tą uchwałę, tak, zaczęli uwłaszczać te tereny, to dostała i jest w jej książce reprint, tak, z listu, który dostała od Ciamu, w którym oni jakby cyrkusowie bardzo ostro działali, taki gratulacyjny od tuzów europejskiej progresywnej urbanistyki, nie? Że oni wszyscy o tym marzą w tych swoich miastach na zachodzie, a tu w Warszawie to się udało, to taki list gratulacyjny, wiadomo, cyrkusowie i brukalcy w ogóle się tam przyjaźnili z Bierutem i tak dalej, było im po drodze, ale to jest taki list gratulacyjny, nie? Że wy tutaj, wam się uda wprowadzić w życie teraz te nasze idee ciamowskie, które u nas właśnie w tych kapitalistycznych, na tym kapitalistycznym zachodzie nie są możliwe. Więc to w tym sensie było niezwykle progresywne i w ogóle kwestia uwłaszczeń własnościowych w karcie ateńskiej jest jednym z elementów, także musi się dokonać, że trzeba uwłaszczyć grunty, bo musi być własność publiczna, póki jest prywatna, niewiele możesz. I nie, chciałem powiedzieć tylko, jakby ktoś miał zastrzeżenia, to nie jest tak, że ja teraz nie chcę oddawać działek zabranych po wojnie albo że uważam, że należy drugi raz je zabrać, nie? Wykupujesz jakieś roszczenia? To było zrobione w zdecydowanie zły sposób, ale pokazuje, że to jest istota problemu. Wolny rynek i własność prywatna nie pozwoli wprowadzić tych wielkich idei. To się pojawia w bardzo, bardzo wielu miejscach, w tych wspomnieniach powojennych, na przykład bosowskich projektantów, nie? Którzy tą stolicę na nowo projektowali i właśnie byli tym zachwyceni, że to już nie jest ten... No tam epitety to w ogóle różne latały, bo tam w latach 40. czy tam w środku 50. to wiesz, mówienie o żydokomunie było normalnie w publikacjach, w stolicy się takie rzeczy pisało. O tym, że już z tym koniec. Taki duch czasu. Nie? Ale to właśnie było to, że teraz możemy, mamy to, możemy planować. I inny ważny temat, który pewnie przydałoby się poruszyć w ramach takiej naszej pogadanki o przestrzeni publicznej, to jest modernizowanie, rewitalizowanie pewnych dzielnic i wiążąca się z tym gentryfikacja. To jest proces przekształcania terenów zaniedbanych, terenów z problemami przestrzennymi, społecznymi i modernizowanie przestrzeni publicznej, odnawianie budynków sprawia, że jakby wzrasta jakość przestrzeni, wzrasta jakość życia, ale kiedy ten cały proces rewitalizacji jest przeprowadzany w sposób nierozsądny, być może zbyt szybki, nieracjonalny, to powoduje nam to, przyczynia się to do problemu gentryfikacji, czyli wyprowadzki lokalnych mieszkańców i wprowadzanie się nowych, czyli utrata lokalności, utrata pewnej cząstki wartości danej dzielnicy. To jest w pewien sposób nieuniknione, ale czy to jest właśnie miasto sprawiedliwe? Czy to jest proces, który powinien się odbywać? A jeśli tak, to w jaki sposób? Wiesz, co mnie fascynuje, że nie umówiliśmy się na to i ja też tego nie planowałem, a będziemy już do końca gadać o własności dzisiaj. I to wszystkim ale... wychodzi. I zaraz dojdziemy do własności. To jest najbardziej podstawowa kwestia, jeśli chodzi o polepszanie jakości przestrzeni miasta, inwestowanie, proces gentryfikacji. W ogóle własność jest tutaj osią. Nie? No, to wszystko chodzi o własność. Bo cóż złego jest w tym, żeby modernizować? Cóż złego jest w tym, żeby było piękniej? Cóż złego jest w tym, żeby było zdrowiej, ładniej? W ogóle co w tym złego? O to chodzi, nie? Gentrification to jest po prostu uszlachetnianie, nie? To jest jakby dosłownie znaczenie tego słowa. Co jest złego w uszlachetnianiu przestrzeni? No nic. No nic. Generalnie gentryfikacja na samym początku wcale nie była pejoratywnym określeniem. Nie? Po prostu oznaczała uszlachetnianie. Natomiast dzisiaj używamy jej negatywnie, no, z tego powodu, co powiedziałaś. Jak to się to dzieje za szybko, zbyt ten, ale z drugiej strony też jakby co złego w tym, żeby się szybko robiło lepiej. To też nie, jakby niech się dzieje szybko. No właśnie własność jest kluczowa, nie? Bo pytanie o to, to jest kwestia tego, kto czerpie korzyść z tej zmiany. I faktycznie jeśli miałabyś na jakimś obszarze ludzi mieszkających, którzy są właścicielami swoich mieszkań, działek, mają udziały w tym biznesie, jakim jest ten kawałek miasta, czy miasto, no to jakby nie byłoby stratnych.
No bo wzrasta wartość wszystkich tych działek, wszystkich tych lokali, wszystkich tych własności, wszyscy równo czerpiemy korzyść. Więc jeden stwierdzi, że sobie to spienięży i sprzeda, drugi będzie trzymał i spienięży później, ale bardziej i tak dalej. Taka to jest nasza decyzja. Ale generalnie wszyscy zyskują. No a problem polega na tym, że ten zły model gentryfikacji odbywa się, kiedy masz ludzi, którzy na przykład są tylko najemcami, jakoś tam tymczasowymi użytkownikami, chcą poprawić jakość swojej przestrzeni, więc angażują się w tą zmianę, inwestują swój czas, swoją energię w to, żeby było lepiej, a jak już jest lepiej, czyli sami sobie tą pętlę wokół szyi owijają, kiedy już jest lepiej, to ich nie stać na to, żeby tam zostać. No i oczywiście wprowadza się ktoś, kogo na to stać. To nie ma problemu, bo takich, których stać zawsze jest pod ręką dużo. Jedną z najfajniejszych rzeczy na temat gentryfikacji usłyszałem kiedyś, no wiesz, pół żartem, pół serio, od jednej nowojorskiej urbanistki, która mi powiedziała: Artur, gentryfikacja to jest niezwykle demokratyczny proces, bo u nas gentryfikacja na Manhattanie wygląda tak, że miliarderzy wymiatają z Manhattanu milionerów. I możesz być milionerką i być ofiarą gentryfikacji, bo w takim miejscu zawsze się znajdzie ktoś bogatszy, kto cię wyrzuci. Więc to też jest ciekawe, że ta ofiara gentryfikacji to niekoniecznie jest tylko jakiś taki, wiesz, obraz kogoś, kto tam naprawdę nic nie ma, żyje biedny i w ogóle. To jest tylko kwestia tego, że znajdzie się ktoś bogatszy od ciebie, kto cię wymiecie, no ale w sumie kluczowa jest ta własność, no bo jeśli masz ochotę spieniężyć swoje dobra, przenieść swój kapitał gdzie indziej, kupić coś innego w zamian, to wszystko jest w porządku, nie? Dlaczego miałbym się nie angażować w poprawienie jakości swojej ulicy, gdybym wiedział, że to podniesie jakość mojej okolicy i za 10 lat moje mieszkanie będzie więcej warte, pod warunkiem, że jest moje. Więc absolutnie własność. Oczywiście może być też kwestia pewnej własności wspólnej, komunalnej, tak, publicznej, no ale to też w dobrze zarządzanym mieście powinno do mnie wracać, no bo to miasto będzie się dzięki temu bogaciło, no i nie wiem, to wróci w formie jakiejś tam, jakaś ta redystrybucja tego dobra nastąpi, powiedzmy, powinna, nie? I to, wiesz, to hasło, które powiedziałaś, miasto sprawiedliwe, no to wtedy jest ten element tego miasta sprawiedliwego. Więc albo są to dobra publiczne, które redystrybuujemy sprawiedliwie, albo są to dobra prywatne, ale także naprawdę masz ten swój kawałek tortu i jak tort rośnie, to twój kawałek rośnie i tyle, jest to jakoś w miarę ułożone. No ale tak, ale w rzeczywistości tak nie jest, nie? W rzeczywistości jest inna. I na przykład w tych miejscach, krajach, gdzie to doświadczenie gentryfikacji już jest takie, wiesz, dojmujące, że już sobie zdajesz z tego sprawę, co cię czeka, ludzie są niechętni angażować się w działalność na rzecz swoich osiedli, co w takich właśnie, że się odwołam do tego Nowego Jorku, ale tam po prostu historia tego wymiatania jest, no, gdzie jest gentryfikacja, wiesz, bardziej dynamiczna niż tam, nie? To w niejednym miejscu jest trudno zaangażować lokalną społeczność, bo oni dobrze wiedzą, z czym to się wiąże i wiesz, lepiej na swoim zaniedbanym, ale na swoim, niż to stracić. Takim tym szlachetnym przykładem manhattańskim to jest park Highline. Tak, czyli generalnie Chelsea, nie, jako dzielnica. Ale faktycznie priorytety tej lokalnej społeczności głoszone przez lata były zupełnie inne niż to, co się po prostu koniec końców wydarzyło i ci mieszkańcy nie są specjalnie beneficjentem tej przemiany. Jeśli ktoś mieszka niedaleko, to jeszcze wiesz, tam naschodziło mu się turystów, zrobiło się na bogato, tak to nie wpływa, znaczy ktoś może mieć poczucie pewnej dumy z tego, że mieszka w takim miejscu, to może kogoś kręcić, ale to nie podnosi jakości twojego codziennego życia. I to, że tam się pojawiały te hasła, takie były plakaty, dlaczego Johnny nie ma huśtawki, takie były plakaty, nie? Dlaczego twoje dziecko nie ma huśtawki? No i że właśnie winowajcą jest Highline, no bo zamiast huśtawki dla twojego Johnnego powstał Highline. To nie chodzi o to, kto to zrobił, jak to się wydarzyło, tylko że to jednak jest coś za coś. Wydarzyło się nie to, co się miało wydarzyć, ale też ten strumień pieniędzy, nie, który mógł być gdzieś jakoś inaczej zużyty, poszedł na jedno, nie poszedł na coś innego, więc tam jest to bardzo duże niezadowolenie i są też takie bardzo mocno realizowane już od lat projekty tej organizacji Friends of the Highline, wiesz, na rzecz tych lokalnych społeczności, bo oni bardzo chcą się z nimi przyjaźnić i robią co mogą, żeby ci mieszkańcy ich lubili, bo w ogóle jest czarny PR im robią od samego początku. Tam też było tak na gorąco też momentami.
To jak byś przełożył ten case manhattański na warszawski? Czy to nie jest zupełnie, wiesz, inna skala, inna tradycja? Jak ma się jedno do drugiego? Ta skala jest na pewno zupełnie inna. Też tych w ogóle przepływów kapitałowych, które tam kształtują przestrzeń, a które kształtują u nas, no ale pewne prawidłowości na pewno są. I wiesz, skoro o Nowym Jorku mówimy o highline, to w Warszawie też możemy powiedzieć o czymś, co jest topowe, czyli no, mnie fascynuje jazdów, osiedle jazdów, tak? I to, że to wszystko się wzięło z tego, że tam to dziadostwo miało się tam skończyć i miały powstać ambasady czy jakieś drogie apartamentowce, a mimo wszystko cały czas mamy te drewniane domki. Czyli jakby gdzieś jakieś inne interesy są tam realizowane. Mhm, czyli jednak kwestia perswazji jakichś grup oddolnych. No, awantury, konfliktu, wojny. Po to jest przestrzeń publiczna też, żeby pokazywać swoje zdanie. I... Tak, jest też taka znakomita definicja Enrico Gualiniego na temat miasta jako przestrzeni konfliktu i to dotyczy przestrzeni publicznej, ale nie publicznej w sensie, że plac, ulica, nie tylko w ogóle powiedzmy tej miejskiej domeny publicznej, powinniśmy powiedzieć, nie miasta jako domeny publicznej, przestrzeni publicznej w tym też. To jest taka dwupoziomowa definicja poprzez konflikt, nie? Że takie dobre miasto to jest przestrzeń, w której konflikt z jednej strony jest możliwy, może wyjść na jaw, ale z drugiej strony może zostać też rozwiązany. No bo oczywiście też trudno mówić, że wielką cnotą jest mieć miejsce, w której są same konflikty, ale bez zdolności ich jakiegoś rozstrzygania czy pójścia dalej. Też nie jest wielką cnotą to, że umiemy rozwiązywać konflikty, czyli powiedzmy takie stanowisko konsensualne, że a nie u nas to wszystko konsensus. Jak są konsensusy, to prawdopodobnie gdzieś pod dywan zamiatane są prawdziwe konflikty i ktoś kogoś dominuje. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie te konflikty naprawdę wyłażą i potrafią być rozwiązywane. I on też Gualini tym kluczem analizuje różne konfliktowe sytuacje. Nie? Więc jeśli jazdów jest taką przestrzenią, która ona jest zbudowana na konfliktach, cała historia tego miejsca jest zbudowana na konfliktach i cała też ta współczesna historia obrony tego miejsca, to jest jedna wielka awantura, jeden wielki konflikt, a z drugiej strony w tej przestrzeni jednak pewne konflikty udaje się przeskakiwać. To bym powiedział, że to jest ciekawe, że tam się to można powiedzieć trochę dzieje, tak? Bo to nie jest taka przestrzeń, gdzie tam jakiś konflikt był, ale wszyscy wzięli na przeczekanie, rozeszło się po kościach i tam nie, tam to jest żywe, ale jakoś działa cały czas, czyli chyba można powiedzieć, że ten koncept tam funkcjonuje. Tutaj już też zataczamy kolejne koło w kwestiach kryzysu. To są też pewne momenty, gdzie konflikty i sprzeczki w społeczeństwie się zagęszczają. Przestrzeń publiczna służy też wyrażaniu po prostu opinii danego społeczeństwa. Wracając jeszcze do początku, do tych fal, o których wspomniałeś, że okej, przychodzi pewien kryzys, jeden kryzys i my się później zbroimy i przygotowywujemy na ten sam. Kolejnym razem przychodzi zupełnie coś innego, właśnie powódź czy katastrofa klimatyczna, która od czasu do czasu nam się objawia w pewnych nawalnych opadach albo suszach, albo gradach. Czy my wyciągamy w sumie jakieś nauki? Czy to jest kwestia, że wyciągamy je może zbyt późno? No trochę jest tak, że z definicji na te kryzysy nie można się przygotować wprost, bo nie wiemy jakie będą i się nie ma co oszukiwać, nie stworzymy takiego miasta, które wprost będzie na nie gotowe, no ale jednocześnie też jakby trochę wiemy co daje siłę, czyli to właśnie to resilience, to na przykład są bardzo sprawnie działające instytucje i też bardzo wysoki kapitał społeczny, pewnej w ogóle umiejętności współpracy pomiędzy nie tylko instytucjami, ludźmi prywatnymi i tak dalej. To jest coś, co na takim bardzo ludzkim, no ale kluczowym przecież poziomie daje pewien rodzaj odporności, bo nie wiemy, z czym będziemy się mierzyć, ale wiemy, że będziemy w stanie współpracować. Inna rzecz to jest to, żeby nie planować zbyt sztywno, nie? Bo elastyczność jest jakby zawsze sprzyja odporności. Inna rzecz jest w też pewnych takich monowizjach miasta, monofunkcjach, monostrukturach. Czyli też wiemy, że pewien rodzaj zróżnicowania sprzyja rezyliencji. No bo jeśli mamy miasto, które jest różnorodne, nie wiemy, jaki przyjdzie kryzys, więc nie wiemy, która część tego naszego miasta poradzi sobie lepiej, a która gorzej, ale wiemy, że
prawdopodobnie któreś poradzą sobie lepiej, a któreś gorzej, nie? Więc przynajmniej część jakoś odpowie na to lepiej i przetrwamy. Jeżeli nie stawiamy na jedną kartę po prostu, nie? Więc wszelkie policentryczności, różnorodności, ten taki czysto ludzki kapitał społeczny, dobrze działające instytucje, wiesz, to są te elementy takiej fundamentalnie rozumianej tej rezyliencji, że właśnie nie wiesz, na co odpowiadasz. No bo wiadomo, że jeśli tam, nie wiem, właśnie zaleje cię fala powodziowa, to się szykujesz na kolejną falę, tak? Tylko że wiesz, jak to jest. Nowy Orlean przeżył po prostu gigantyczną tragedię 15-20 lat temu i to nie jest tak, że w Nowym Orleanie to oni nie wiedzieli, że przychodzi fala. Tak? To znaczy, to jest miasto, które miało historię iluś powodzi, bo to jest miasto, które zawsze było zalewane. To jest miasto, które miało... Znaczy my nie mamy takich wałów powodziowych, jakie Nowy Orlean miał przed wielką falą. Tam to było miasto całkowicie zabezpieczone wałami, wszystkim. Więc jakby można powiedzieć, że byli w ogóle przygotowani. Byli przygotowani, tam było wszystko. Jak zwiedzałem to miasto, byłem zafascynowany tym, jak oni są uzbrojeni na pomoc. Jak po prostu nie ma drugiego takiego miejsca, nie? Że możesz sobie mieszkać na takim amerykańskim jakby przedmieściu, w małym domku, w takim małym osiedlu, a wyjeżdżasz uliczką przez taki wielki wał, czy takie wielkie żelazne wrota, które są normalnie otwarte. Ale jak przychodziła fala, to są w wysokości 4 metrów, taki wielki safe się zamyka. A twój dom jest w ogóle 50 metrów od tego sejfu. W ogóle niewiarygodne, jak to w krajobrazie wygląda. Więc wiesz, znaczy to już jest ten moment, kiedy to są takie jeszcze świeże zabezpieczenia, ale oni wcale niewiele gorsze mieli wcześniej. Można powiedzieć, a się okazało, że nie byli zupełnie odporni. Wiesz, no to nie jest wielkie zaskoczenie, że Nowy Orlean przeżył tą wielką powódź głównie dlatego, że był problem komunikacyjny między instytucjami, przepływem informacji i tak dalej. To jest w ogóle główny powód, nie? Że oczywiście tam nie było dobrej konserwacji tych elementów, zabezpieczeń i tak dalej, ale jakby na poziomie komunikacyjnym, takim systemowym to siadło. Czyli nagle się okazuje, że wiesz, zdolność po prostu, to jest na przykład to coś, co mi jedna osoba powiedziała, zajmująca się tymi wątkami właśnie w tym Nowym Jorku, który po tej fali, jak Sandy do nich przyszło 10-15 lat temu. Znaczy w ogóle to hasło Resilient City w dużej mierze zostało, wiesz, zbudowane w Nowym Jorku, jak wiele rzeczy stamtąd jest. To też to, nie? Oni po tym Sandy, które ich zalało, wyłączyło im metra na rok, niektóre linie metra to w ogóle przez 2-3 lata jeszcze były zamknięte. Było niesamowite spustoszenie i oni wtedy zaczęli robić ten taki plan, takie studium jakby miasta, ale właśnie na sytuacje kryzysowe, no w dużym stopniu związane z falami. No, u nich to jest duże zagrożenie, bo miasto jest nie płaskie, bardzo niewiele ponad poziomem oceanu. I tam jest taka kultura tego, wiesz, aż czasem to bokiem wychodzi ten taki amerykański networking. To jest wszędzie, tam jest po prostu wszędzie wszyscy polega? Się networkingują. To polega na tym, że to w kulturze jest tak głęboko, że wszyscy na każdym poziomie się networkingują, na każdym spotkaniu masz sesje networkingowe. To jest jakby, wiesz, wszyscy wiedzą o tym, że trzeba się sieciować. I też było coś takiego, wprowadzony taki program, że były takie organizowane, i to cały czas jest, tak, że osoby zajmujące się, wiesz, z różnych służb, policja, straże, jakieś oczyszczanie miasta, zdrowotne służby, administracja, przeróżne te wydziały, mieli takie regularnie spotkania w ogóle o niczym, tylko po to, żeby się poznawali. Teraz zobacz, że to jest inwestycja, bo teraz, wiesz, to jest tak, że ci ludzie poświęcają na to czas, więc może to robią częściowo w godzinach nawet swojej pracy, bo niekoniecznie pewnie chcą chodzić na to cały czas w prywatnym czasie, ale to może być najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić w mieście dlatego, żeby miasto było bezpieczne, bo jak przychodzi co do czego, to nie dzwonisz do anonimowej instytucji, z którą nigdy nie miałaś nic wspólnego, tylko tam kogoś znasz, masz do kogoś numer, kojarzysz kogoś, zupełnie inaczej to działa, w ogóle nie ma tej takiej silosowej struktury, że my wszyscy na policji wiemy, że całe złoto straż, a straż pożarna wie, że całe złoto pogotowie, tak, nie wiem, no, architekci narzekają na inżynierów budownictwa, a inżynierowie mówią, że muszą wszystko poprawiać zawsze po architektach, nie? Ale jak się spotkasz, to się okazuje, że wszyscy mamy jakieś kompetencje i po prostu razem coś robimy. To jest w ogóle na poziomie nieprzestrzennym, jeśli chodzi o miasto, nieplanistycznym, a to może być najważniejsza kwestia. Nie, żeby w tym Nowym Orleanie w odpowiednim momencie ktoś wiedział, do kogo ma zadzwonić i komu coś powiedzieć i żeby mu zaufał, że to nie jest tylko głupie gadanie, tylko że na serio coś się dzieje, nie, i trzeba reagować.
Więc może w Warszawie powinniśmy od tego zacząć. Powinniśmy zacząć pić więcej wina razem wszyscy. To jest dobra konkluzja. No, ale kurczę, no takie inwestowanie właśnie w sieć znajomych i wykreowanie tej współpracy, strasznie, strasznie ciekawe spostrzeżenie. I dobra konkluzja, że przydałoby się tak. Pić więcej wina. Więcej wina wspólnie. Być może teraz wciąż przez Teamsy i Zoomy, ale w przyszłości właśnie może w przestrzeni publicznej. Super, super się rozmawiało. W międzyczasie dookreśliliśmy temat rozmowy, co też mnie bardzo cieszy. Fajnie było tak nie do końca zaplanowanie porozmawiać i mam wrażenie, że jeszcze na wiele różnych innych tematów chciałabym cię popytać. Znaczy dla mnie ta rozmowa też była ciekawa, bo zupełnie nie wiedziałem, gdzie podążymy. Poza tym, że skończyło się na winie, to jednak większość było o własnościach. To jest ciekawe, tak? O tych przestrzeniach publicznych pewnie można było pogadać też z kilku innych perspektyw. Akurat nam się ta rozmowa tak ułożyła, że te wątki nam powychodziły. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. To już koniec. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jestem niezmiernie dumna. Dla mnie ten odcinek był bardzo fascynujący. Co ciekawe, w ogóle nawet nie zahaczyliśmy w tej rozmowie na przykład o sprawy estetyczne, które są niezwykle ciekawym, ważnym elementem i takim aspektem w przestrzeni publicznej. Ale to zostawiamy na inne, kolejne spotkania. Wpadajcie na Instagram podcastu, na Facebook podcastu. Ale też jest bardzo ciekawa grupa na Facebooku, nazywa się Twórcy Przestrzeni Miejskiej i tam wraz z Łukaszem Haratem ze Street Cloud, Antyramy i Katowic oraz Marcinem Żebrowskim z Urbcastu i Kopenhagi debatujemy sobie na różne sprawy miejskie o architekturze, kulturze, sprawach społecznych, sprawach miejskich, cokolwiek fascynującego się nie dzieje i cokolwiek nas lub was interesuje, jest tam szerowane, udostępniane i dyskutowane, więc serdecznie zapraszam was również tam. A tymczasem ja lecę świętować urodziny Króla Niderlandów, takie nasze Andrzejki. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.